6:40 młodzieży i studenci, to gdzie się tym podlega. Nie ma, bo po zatrzymowaniu nie ma zegara. Nie, bo jakaś cukierka. Tam jest sklepik. Ale ja nie chcę ze chyba się ruszamy. Nie. Jak się wydaje. Ja właśnie w drugą stronę, że się nie zmieniały. Tak się nie będziemy do otworu. Dzień dobry Państwu, miło mi powitać Państwa w imieniu armatora, załogi oraz przewodników PTTK na statku należącym do żeglugi gdańskiej. Na wstępie chciałbym Państwa zapoznać z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na statku. Wszyscy pasażerowie znajdujący się na statku zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom załogi w zakresie bezpieczeństwa i zachowania się na statku. Środki ratunkowe znajdują się w miejscach ogólnie dostępnych i wyraźnie oznakowanych. Mogą być użyte na wyraźne polecenie kapitana i załogi. W przypadku zauważenia pożaru lub człowieka za burtą należy natychmiast zawiadomić kapitana lub załogę. Instrukcje postępowania w takich przypadkach rozmieszczone są na całym statku i w miejscach ogólnie dostępnych. Alarm ogólny ogłaszany jest przez syrenę okrętową przez 7 krótkich i 1 długi dźwięk nadawany wielokrotnie lub przez rozgłośnię statkową. Tyle na wstępie o ogólnych zasadach bezpieczeństwa. Teraz, rozpoczynając rejs, informuję, że na statku znajdują się bufety, a na statkach typu katamaran również restauracje, do których serdecznie zapraszamy. Również bardzo proszę wszystkich, szczególnie młodzież, ażeby odpadków i różnych drobnych śmieci nie wyrzucać za burtę, gdyż chcemy, żeby było ładnie, czysto i estetycznie. I tak, proszę Państwa, po tej informacji, którą Państwu przekazałem o sprawach bezpieczeństwa, jednak jesteśmy na wodzie, musimy się do niej podporządkować, będę Państwa informował o tym wszystkim, co po drodze nasza jednostka będzie mijała.
odbijamy od nabrzeża tak zwanego basenu numer 1, molo południowe, nabrzeże pomorskie, od którego nasza jednostka w tej chwili odbija. Przy tym nabrzeżu sumują przeważnie jednostki takie historyczne, to jest burza, kiedyś sumowała, teraz zastąpił burzę błyskawica, duży okręt wojenny, który to flagowa jednostka Wyższej Szkoły Morskiej, dziś pełni również tutaj tę swoją funkcję muzealną, a zastąpił tę jednostkę zastąpił dar młodzieży zbudowany w polskiej stoczni. Przy tym nabrzeżu również są zacumowane jachty po drugiej stronie, jachty w porcie jachtowym. Znajduje się tu również Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacji oraz akwarium, sam, gdzie znajdują się ryby morskie, ryby oceaniczne, jak również pokazane jest dno Bałtyku, jego ukształtowanie. Możemy zobaczyć, gdybyśmy tę wodę z tego morza wypompowali w jakiś sposób, to wtedy byśmy mogli zobaczyć, jak to dno Bałtyku jest ukształtowane. Nasza jednostka kieruje się teraz w stronę tak zwanego awanportu. Przed nami znajduje się potężny betonowy pas. Jest to falochron długości ponad 2000 metrów, który osłania port zewnętrzny przed falami morskimi. Musicie Państwo wiedzieć, że płynąc, płyniemy po porcie zbudowanym przez człowieka na otwartym morzu w latach 20. Tutaj kiedyś nie było tego portu. Po I wojnie światowej, kiedy odzyskaliśmy wolność, musieliśmy zbudować port, żebyśmy mogli te towary, jakie będziemy produkować, jakie produkujemy obecnie, jak również sprowadzać tutaj do kraju. I dlatego taka potrzeba wynikła. Dwóch ludzi Kwiatkowski i Wenta zaprojektowali ten port i wybudowali port na miarę XXI wieku. Cały czas lewą burtą będziemy mijać tak zwany port zewnętrzny z basenami portowymi. Te wszystkie budynki, które po lewej naszej burcie będziemy mijać, to są budynki zbudowane na sztucznym lądzie. Żeby to można było zbudować tutaj, trzeba było, proszę Państwa, zatopić potężne kesony portowe, na których dopiero wtedy można było pobudować budynki, które służą do celów. Powiem, zostawiliśmy zarówno nasze jednostki, wejście główne, tak zwane okno na Świadko, którego również będziemy przepływać, i wejście zapasowe, obecnie służące dla celów marynarki wojennej. Lewą burtą za chwilę miniemy basen. Basen, przy którym znajdują się nabrzeża. Basen, który będziemy mijać, to basen, w którym znajduje się stocznia remontowa. Każdy w zasadzie port powinien mieć stocznię remontową, dlatego że każdy statek raz na 4 lata obowiązkowo musi wpłynąć do stoczni remontowej na tak zwany przegląd czteroletni. Gdyż w przeciwnym wypadku nie otrzymałby certyfikatu, takiego dokumentu uprawniającego go do wejścia do portu obcego państwa czy na jego wody terytorialne, gdyż w przeciwnym wypadku zachodziłaby obawa, że mógłby uszkodzić jakąś inną jednostkę, a nie miałby już ubezpieczenia. I tu właśnie widzimy statki stojące po lewej burcie, gdzie na dokach są remontowane części podwodne, wymienia się pokrzywione blachy, goli się tak zwaną brodę, bo statek, pływając po różnych morzach i oceanach, o różnym zasoleniu, o różnej temperaturze, pod spodem do jego kadłuba przyczepiają się różnorodne żyjątka, muszelki. To pomimo, że statek płynie pełną siłą swoich maszyn zewnętrznych przed falami morskimi. Gdyby tego betonowego pasa nie było, w czasie sztormu jednostki zacumowane w tym tutaj porcie zewnętrznym po prostu porozbijały się, doszłoby do uszkodzenia, a nawet mogłyby zatonąć. Gdyński port przed II wojną światową był naszym jedynym portem, dlatego musiał przyjmować wszystkie ładunki, wszystkie towary, jak również i wysyłać różne i wszystkie ładunki za granicę. Dlatego był to port i drobnicowy, i port masowy, z
stąd odpływały również promy kolejowe, przypływały statki pasażerskie. Dzisiaj ten port w zasadzie pełni funkcję portu drobnicowego, mając potężny terminal kontenerowy. Już tutaj statki pasażerskie regularnie nie przypływają, dlatego że po prostu zmienił się czas. Dziś lotnictwo opanowało świat. Każdy, kto chce przelecieć z jednego końca świata na drugi, to nie korzysta ze statku, bo to jest zbyt długo, ale przelatuje samolotem w ciągu krótkiego czasu, odrzutowcem może przelecieć z Europy do Ameryki. Kiedyś to musiał płynąć około 2 tygodni. Dziś czas to pieniądz, każdy uważa. Dlatego port ten teraz przyjmuje w większości drobnice. Jeszcze niewiele ładunków przyjmuje z węglem wagonów kolejowych, przyjmuje również rudę. I tutaj, żeby statki nie trzeba było po ten węgiel przepychać aż do portu północnego, po prostu niewielkie ilości tego węgla możemy przy nabrzeżach spotkać. Z prawej burty nasza jednostka za chwilę minie taki domek, który stoi na wodzie. To są urządzenia wewnątrz, pompy, które odtankowują paliwo od tankowca, który jest zacumowany przy tym nabrzeżu, pirsie paliwowym. No, jest to na uboczu portu, bo jak wiemy, że paliwo to jest rzecz niebezpieczna. Dlatego, proszę Państwa, trzeba go zacumować w oddali od całych urządzeń portowych. I to przy tym nabrzeżu, przy pomocy tych różnych urządzeń, jest ropa wytankowywana ze statku, z tankowca, i pod ziemią płynie do przeładowni ropy, która znajduje się poza terenem Gdyni, i stamtąd dalej do naszej rafinerii w Czechowicach. Kiedyś Gdynia właśnie tylko i wyłącznie zaopatrywała czechowicką rafinerię w paliwo dostarczane właśnie z krajów arabskich. I zaraz, za chwilę, po prawej burcie miniemy główne wejście do portu, tak zwane okno na świat. To wejście ma 150 metrów szerokości. Otóż, proszę Państwa, kiedy II wojna światowa zbliżała się do końca, Niemcy, wycofując się, wysadzili tutaj w tym rejonie potężny niemiecki okręt wojenny Gneisenau. Zatopiono go tu w tym wejściu. Cały falochron został storpedowany od strony morza. W ten sposób chciano unieruchomić port gdyński na wiele, wiele lat. Gdynia jakoś szczęśliwie zachowała się z tej pożogi wojennej jako miasto, natomiast port został przez Niemców wysadzony doszczętnie. Prawie że w 100% został zniszczony. Wszystkie nabrzeża, wszystkie falochrony, wszystko to zostało wysadzone, storpedowane, i tutaj wszędzie zatopiono mnóstwo wraków, statków, także trudno byłoby sobie dzisiaj wyobrazić, jak to mogło wyglądać. No, uporaliśmy się z tymi kłopotami, dlatego trzeba było wybić to zapasowe wejście teraz służące dla marynarki wojennej, i w ten sposób port zaczął ponownie funkcjonować. Otóż nasza jednostka, proszę Państwa, znajduje się na tak zwanym awanporcie, czyli przedporciu. Tutaj będziemy robić zwrot i będziemy się kierowali w stronę portu wewnętrznego. Jednostka nasza pozostawi za sobą port zewnętrzny, który powstał przez zasypywanie morza, ale płynie w miejsce, gdzie wkopywano się po prostu w ląd. Po prawej burcie będziemy mijać port marynarki wojennej. Tam po prawej widać w głębi taki budynek i taki właśnie pirs do niego prowadzący. To jest magazyn amunicji, magazyn torped, rakiet, gdyż to też musi być na uboczu, a żeby w razie jakiejś awarii nie wysadzić cały port w powietrze. I tam po prawej burcie możemy zobaczyć okręty wojenne, te szare, stalowe kolosy, to są właśnie jednostki bojowe. Tam możemy zobaczyć rakietowce, najbardziej takie charakterystyczne, mają na swoich pokładach jakby takie garby podwójne przykryte, to są wyrzutnie rakiet, woda z boku burty. One są najbardziej sprawne na Morzu Bałtyckim, dlatego że są szybkie, rozbijają dużą prędkość, odpalają rakiety i mogą przemieszczać się, że są niewykrywalne przez nieprzyjaciela.
Tam w głębi możemy również czasem zobaczyć zakotwiczoną łódź podwodną, można zobaczyć iskrę, taki żaglowiec marynarki wojennej. I w tej chwili właśnie nasza jednostka po lewej burcie, mijając jeszcze fragment portu zewnętrznego, mija, tak będzie mijała tak zwane nabrzeże francuskie, dawny port pasażerski Rzeczpospolitej. Tu do tego nabrzeża po lewej burcie dobijamy wszystkie statki pasażerskie, jakie przed II wojną światową do gdyńskiego portu zabijały. I zagraniczne, i polskie. Stąd odpływały Batory, stąd odpływał Piłsudski, stąd również odpływał Sobieski. A więc każdy, kto chciał się gdziekolwiek dostać dalej, to tutaj z tego właśnie portu, z lewej burty, z tego nabrzeża odpływał. Tam widać taki budynek z takim dachem półokrągłym, z takim opalowanym dachem. To właśnie był dworzec morski, przez który pasażerowie, przechodząc odprawę celną, wchodzili po specjalnym takim dźwigu, wchodzili do statku handlu, do statku pasażerskiego. Dziś, proszę Państwa, w zasadzie przybywają tu tylko statki turystyczne. Co roku po około kilkadziesiąt takich statków przypływa z turystami i czasem sumują przy tym dawnym nabrzeżu francuskim, czasem przy skwerze Kościuszki, skąd odpłynęliśmy, a niejednokrotnie również i przy innych nabrzeżach, czy właśnie przy najdłuższym nabrzeżu tego portu, nabrzeżu polskim, który znajduje się, zaraz będzie znajdować po naszej lewej burcie. Z prawej burty możecie Państwo zobaczyć fragment dawnej plaży, bo tak jak żeśmy odpłynęli tam od nabrzeża naszą jednostką, to tak właśnie brzeg morski biegł obok tej fontanny, która stoi na skwerze Kościuszki, tutaj z lewa na prawo i dalej w kierunku Oksywia. I w tym miejscu nasza jednostka wpływa na teren kiedyś zalesiony, gdzie rosły drzewa, dzieci bawili się grając w piłkę, pasły się krowy, kozy, a po lewej burcie mijamy nabrzeże pilotowo-holownicze. Te jednostki czarne to holowniki, bardzo pracowite, a te mniejsze pilotówki, gdzie pilot wprowadza jednostkę do portu. Natomiast ta wieża kapitana portu, dowódca tego portu, który decyduje, gdzie i w jakim czasie ma zacumować statek. I nasza jednostka w tej chwili znalazła się w porcie wewnętrznym, który powstał przez kopywanie się w ląd. Otóż proszę Państwa, żeby ten port tu zbudować, trzeba było to wszystko przy pomocy łopaty, przy pomocy nogi, przy pomocy huculskich koników ziemię wykopać i wywieźć stąd poza Gdynię. To wszystko trzeba było tymi łopatami zrobić. Nie było wtedy, proszę Państwa, ani żadnych dźwigów, ani spychaczy. To wszystko musiał zrobić człowiek. Była to ogromna praca, ale zbudował port na miarę, jak już wspomniałem, 21 wieku. Z prawej burty mijamy stocznię marynarki wojennej. Widzimy tu również jednostki pomocnicze marynarki wojennej, te, które dostarczają paliwo, które dostarczają rakiety, inne potrzebne urządzenia na jednostki wojenne. Widzimy również, za chwilę jednostka nasza z prawej burty będzie mijać dok pływający, na którym jest napisane Stocznia Marynarki Wojennej, dok numer 1. Co to jest ten dok pływający? Dok pływający jest to coś w formie, jakbyśmy powiedzieli, szuflady, która ma dwa boki dłuższe, ale krótszych boków nie posiada. Te boki dłuższe są zarazem takimi miejscami, gdzie można wpompować wodę, są to wódy balastowe. Gdy chcemy wyremontować część podwodną statku, no nie można podnieść, bo nie każdy statek dźwignie się da podnieść, bo są bardzo duże i ciężkie niektóre. Dlatego do tych wód balastowych wpompowuje się wodę. Ta skrzynia, czyli ta szuflada, osiada na dnie, wpływa na to statek, sumuje się go odpowiednio do burt tego, tych balastowych burt i następnie wypompowuje się wodę, ta szuflada się podnosi i z nią podnosi się statek i wtedy bez problemu, bez potrzeby nurka można wyremontować część podwodną, a więc zdrapać mu brodę, o której wspominałem wcześniej,
można wymienić pokrzywione blachy, można wszystko to zrobić, co musiałby robić w innym przypadku nurek. No a nurek za długo w morzu nie może tam pod wodą przebywać, jest tylko ustalony czas, a to swobodnie można to wszystko na takim doku pływającym zrobić. W Gdańsku z kolei są przeważnie doki w stoczni budującej statki, są doki pochylnie i są tak zwane również suchy jeden dok. My mamy dwa suche doki, będziemy obok nich przepływać, to oni Państwa poinformują. No proszę Państwa, jeszcze nie tak dawno, to trudno sobie pomyśleć, żeby w takim terenie marynarki wojennej, w stoczni marynarki wojennej cumował gdzieś jakikolwiek statek cywilny, statek handlowy. To było nie do pomyślenia. Bo tu przebiega taka umowna linia, gdzie my płyniemy, gdzie poza tą linią już znajduje się teren wojskowy. No dziś ze względu na sprawy finansowe, każdy szuka pieniędzy, również i stocznia marynarki wojennej przyjmuje do remontu statki handlowe, dlatego możemy czasem zauważyć zacumowane po naszej prawej górce, przy tym na brzegu właśnie statki handlowe, statki cywilne. A po lewej górce cały czas mijamy port handlowy. Mieliśmy najdłuższe nabrzeże polskie. No oczywiście tutaj są różne urządzenia zbudowane, jest tu uszczarnia ryżu, jest tutaj specyficzny ogromny budynek, w którym przechowuje się przywiezione zboże. A więc są to wszystko te urządzenia, chłodnie, gdzie wszystkie towary, które albo wysyłamy, albo przyjmujemy, są na jakiś czas przechowywane, zanim dalej w kraj, w świat pojadą, czy to pociągiem, czy samochodami. A prawą burtą mijamy cały czas stocznię marynarki wojennej. Możemy zobaczyć tu mnóstwo różnorodnego żelastwa, no bo statek budując trzeba tutaj czasem na ten statek różne urządzenia zamontować. To trzeba gdzieś wyprodukować w jakichś zakładach w głębi kraju, tutaj przywieźć. Dopiero tutaj to wszystko razem jest ze sobą łączone. A po prawej burcie widzimy tam radiostację, tam jest Radio Gdynia, to jest właśnie Oksywie. Ta najstarsza dzielnica Gdyni. Kiedy budowano w latach 20. port gdyński, no wtedy trudno było zdecydować, jak się ten port ma nazywać. Bo Gdynia to były przecież cztery chałupy rybackie, nic więcej. Natomiast Oksywie, stara wieś, ogromnie stara, już miała swoich kilka ładnych set lat. Na Oksywiu w tym czasie, kiedy decyzja o budowaniu portu gdyńskiego miała zapaść, już znajdował się kościół, znajdowała się policja, znajdował się tam knajpa, no i dość dużo już, duża osada wiejska rybacka. Ale jednak władze zdecydowali, że będzie się nazywać port Gdynia, a Oksywie stało się dzielnicą tego miasta. Otóż proszę Państwa, nasza jednostka robi zwrot, będzie wracała tą samą trasą, którą teraz żeśmy przypłynęli. Otóż proszę Państwa, chciałbym jeszcze podać kilka takich cyfr, które mogą Państwa zainteresować, dotyczące tego gdyńskiego portu. Bo jak wspomniałem, jest to najnowocześniejszy port na Bałtyku i jedno z najurokliwszych miast również Morza Bałtyckiego. Otóż proszę Państwa, ten port w ciągu swego istnienia, a zbudowany był, jak Państwu już wspominałem, rozpoczęta była jego budowa w 1922 roku, przeładował ponad 380 milionów ton. Otóż do przewiezienia tego ogromnej masy towaru trzeba było użyć około 14 milionów wagonów kolejowych. Gdybyśmy te wagony kolejowe ustawili jeden za drugim, to utworzyłyby one skład o długości 190 tysięcy kilometrów, co pozwoliłoby na czterokrotne opasanie kuli ziemskiej. A więc jak Państwo widzicie, ogromny jest ten port. Powierzchnia samego portu wynosi 1250 hektarów, w tym 300 hektarów obszaru wodnego, a łączna długość nabrzeży wynosi 18 km. Urządzenia dźwigowe o nośności od 1,5 tony do 40 ton, a żurawie pływające są w stanie podnieść nawet 100 ton, bo i takie urządzenia są tutaj potrzebne. No, stocznia tutaj nasz port posiada suche doki, dok pływający,
pochylnie boczną, natomiast w Gdańsku znajdują się pochylnie rufowce. Nie posiadamy tutaj u nas takich pochylni. Natomiast miasto, które Państwo zwiedzaliście, położone jest wśród przepięknych wzniesień morynowych, jest dużo zieleni, kwiatów, posiada przepiękne promenady nad morską, tak zwany bulwar nadmorski, który łączy się z wybrzeżem klifowym. Aby ucieszyć oko, należy wejść na Kamienną Górę, skąd roztacza się przepiękny widok na całe miasto, jak również, proszę Państwa, na cały port, szczególnie zewnętrzny. Jak już Państwu wspomniałem, nasza jednostka już wraca jak gdyby tą samą trasą i po wyjściu życzę Państwu przyjemnego zwiedzania portu, życzę Państwu przyjemnego zwiedzania miasta i pobytu w tym urokliwym mieście w imieniu kapitana załogi, właściciela żeglugi gdańskiej, jak również swoim własnym przewodnika gdańskiego PTTK. Dziękuję panu kapitanowi za udostępnienie mikrofonu.
zachowałem. Tutaj jakaś stacja marynarki wojennej S.A. do Warszawy Centralnej.
czerwonej cegły jest. Gdzie? Tam. Nie widzę, taka wiesa jakaś. Czerwona cegła. Z zielonym nitem na górze, tak? Tak? No. Radar jest, zobacz, jak na lotnisku. Gdzie? Tu, tam, na tej wieży taki. Jakiegoś na mnie morza z tej strony jest cel.
jakiegoś trawę schodzi. Nie, ale dopiero kasłałeś, spoczony jesteś, zalieje cię. To już niedaleko jest, no. Bo już te składy drewna. Będziemy zakręcać. 8 minut jeszcze. Tam na górze jest 15 osób. Ale drewna. Ten wszystko nam wycinał. A za tą stosem katamaran, ten w stylu retro. Zobaczysz go jeszcze. A widać ten diabelski młyn. A tamten krzyż to jest dużym księciem świętego Maksymiliana. Za komory to jest duże nowotki. I stacja jest KM-ki się nazywała, duże nowotki. Wszystko ja zaprowadzi ten kiosk na peronie. Gdzieś tam walczy ze snem. Co to za jak? Pogoria? Możemy tam przejść, obejrzeć. Thank you.
Parkinguje. Trzeba nazwać sumowanie statku. Już wychodzę. Nie, okej. Okay.